Powoli. No idź, zachowuj się jak melepeta. Chodź, zobaczymy, kto do nas przyszedł. Cześć. A, cześć, Witek, a co ty tutaj robisz? Śmieci mnie tak dalej, na lotnisko. Jak tak dalej pójdzie, to ja nie zdążę na samolot. Czemu, co się dzieje? Chodź. Majka nie może zostać u tej koleżanki na noc. Znaczy w ogóle, wiesz, dziewczyna ma jakąś chorobę zakaźną, mononukleozę czy coś takiego. O kurczę. No, źle się czuła już wcześniej, teraz poszli z nią do lekarza. Dzwoniła do mnie jej matka i... Kaśka, ratuj. No, ale co ja mogę? Chcesz herbatki? No. Wiesz co, może weźmiesz Majkę na ten tydzień do siebie, co? Albo wiem, wprowadź się z Julcią tak na szybko do mnie. Wiesz co, Witek, no ja chętnie bym ci pomogła, no ale... No, jak wiesz, jak to się tak z dzieckiem małym przeprowadza na szybko? No, kurczę, a u nas chyba też nie ma miejsca, wiesz? No, bo zobacz, my z Julką, mama z Pawlakiem, Maja by chyba nawet nie miała gdzie spać, wiesz? A poza tym mi się wydaje, że chyba Aneta by się nie zgodziła, no. Kasia, nie chcesz z nią zostać, co? No nie chcę. I tak przepraszam, ja nie wyobrażam sobie, że mam być przez tydzień odpowiedzialna za Maję. Przepraszam. Ale nie ma problemu w ogóle, no. Mama, podsłuchiwałaś? No daj spokój. Witek, słuchaj, nie ma problemu, żeby Maja u nas została, no. Kaśka, co ty jesteś taka mało pomocna, no? Poważnie, Aneta, zgadzasz się, tak? Pomożesz Kasi? No jasne, nie wiem, po co wy tyle dyskutujecie o tym. Jak super. Boże, dziękuję ci, naprawdę. No nie ma za co. Chodź. Nie, nie, słuchajcie, ja tak... Chodź, pulsujemy. Lecę, bo ja naprawdę nie zdążę. Chodź. Wyślę Majkę taksówką. Dzięki. Nie ma za co. Chodź. Jasieńka, no będziemy rysować. Zadzwonię, zadzwonię. Pa, trzymaj się. Pa, kochanie. I może słoneczko lewa ci narysuj. Takie kółeczko, tak?